trzy miejsca, które ukochałem, które wydaje mi się, że powodują to, że ja mam bardziej otwartą głowę. I to jest właśnie moje szczęście, które sobie sam stworzyłem. Sam założyłem i wymyśliłem ogród. Ogrodu nie można właściwie na to, kiedyś składały się generacje zakładające ogrody. Ja to zrobiłem w ciągu 40 lat, ale ten ogród jest jak niedokończona symfonia. Jeszcze zawsze coś w nim można zmienić, dosadzić jakieś drzewa, znaleźć jakieś jeszcze nowe gatunki. On po prostu żyje, tym bardziej, że w czterech porach roku on wygląda zupełnie inaczej. Cieszę się bardzo, że po 5 latach od ostatniej książki wydawnictwo literackie zdecydowało się wydać rozmowy ze mną, z moją żoną. W tym okresie zdarzyło się bardzo dużo. Napisałem wiele kompozycji. Myślę, że to przybliży moją osobę, a szczególnie moją muzykę czytelnikowi. Serdecznie zapraszam do lektury.